Od wielu lat myślimy w Piławie Górnej o realizacji bardzo dużego zadania inżynieryjnego, można powiedzieć. Jest to budowa obwodnicy Piławy Górnej, która odciążyłaby w 95% ruch ciężarowy poza granicę Piławy Górnej. Wstępnie planujemy, żeby obwodnica w znakomitej większości przebiegała po terenach należących bądź do gminy, bądź też do Skarbu Państwa. I właśnie w południowej lokalizacji Piławy Górnej są takie tereny, są to istniejące drogi transportu rolnego, ale także grunty, które należą do Skarbu Państwa. I to są tereny w większości rolne. Na tym etapie mogę powiedzieć, że wstępne plany są takie, że obwodnica zaczynałaby się przy wjeździe do Piławy Górnej od strony Przyrzeczyna Zdroju. Zaraz za lasem skręcamy w lewo i polami przecinamy, można powiedzieć, drogę na Brodziszów i po granicach Piławy Górnej administracyjnych włączamy się do drogi Dzierżoniów-Ząbkowice-Śląskie. Jest ta obwodnica potrzebna mieszkańcom naszego miasta, tak można powiedzieć. Ta obwodnica jest konieczna, ona im się należy, dlatego że uciążliwość ruchu ciężarówkowego przez całe dziesięciolecia w naszym mieście jest bardzo duża. Przez środek miasta przebiega główna arteria komunikacyjna naszego miasta, ulica Piastowska, przy której jest bardzo gęste zaludnienie. Jest, można tak powiedzieć, kamienica przy kamienicy, same budynki wielorodzinne po jednej i po drugiej stronie ulicy. Są też placówki różnego rodzaju, są punkty handlowe, więc jest bardzo duże zagęszczenie, wielka ilość ludzi, pieszych, spacerujących, rowerzystów. No i niestety również i ruch ciężarówkowy, w tym duże zagęszczenie samochodów ciężarowych z kopalni. Chcemy to zmienić, dlatego że pod tym względem, no, można powiedzieć, jest coraz gorzej, bo tych samochodów ciężarowych jest coraz więcej, kopalnie się rozwijają i już doszliśmy do takiego punktu, że nie chcą mieszkańcy więcej żyć w takiej uciążliwości. Dlatego też taki ambitny plan i takie zadanie. Mamy wielką taką determinację, żeby do tego doprowadzić. Mamy już tak jakby główne założenia. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w większym gronie, żeby zrobić pierwszy krok. Takie bardzo szacunkowe koszty na ten moment, a wiemy, że bardzo dynamicznie dzisiaj jest na rynku robót drogowych, inżynieryjnych. Wstępne szacunki nasze na ten dzisiejszy dzień mówią o budowie obwodnicy i kosztach rzędu 48 milionów złotych. Uważam, że tak duża inwestycja nie może się odbyć bez wsparcia rządowego. W poprzednich latach kilka inwestycji w różnych miejscowościach pokazały, że jest możliwe uzyskanie dużej dotacji rządowej, 80-90% na takie zadanie i właśnie tylko i wyłącznie w oparciu o tak duże wsparcie ta inwestycja będzie mogła być zrealizowana. Oczywiście bardzo chętnie zainteresujemy naszym pomysłem zarówno lewą, jak i prawą stronę sceny politycznej. Tutaj nie ograniczamy się absolutnie. Uważamy, że to jest ponadpartyjne działanie i lokalni samorządowcy, ale także politycy, którzy reprezentują nas w parlamencie, zarówno posłowie, jak i senatorowie, będą przychylni temu pomysłowi, będziemy chcieli ich do tego przekonać, pokażemy, jakie są zalety, mocne strony tego rozwiązania. No i mam nadzieję, że będą lobbować za tym, żeby pozyskać źródła finansowania, aby ten projekt mógł być w przyszłości zrealizowany. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to bardzo kosztowne zadanie. Ono przewyższa nawet roczny budżet całego naszego miasta, ale sądzimy, że przy dobrych wiatrach, że tak powiem, przy zaangażowaniu wielu różnych środowisk i wielu różnych osób, mamy tutaj oczywiście na myśli również i parlamentarzystów, i czynniki rządowe, miejmy nadzieję, że uda nam się to zadanie zrealizować. Ono będzie musiało być oparte głównie na jakiejś, co tu dużo mówić, dużej dotacji rządowej, ale również i na pewnym wkładzie gminy. Liczymy na duże zaangażowanie również ościennych kopalni. Tutaj właśnie bardzo dobrym przykładem jest dzisiejsza obecność członków zarządu kopalni Brodziszów, która postanowiła wziąć udział właśnie w tym pierwszym kroku. Kopalnia Brodziszów zdecydowała się pomóc i sfinansować pierwszy etap dokumentacji, a mianowicie koncepcję.
wielowariantową koncepcję przebiegu obwodnicy Piławy Górnej. To już jest na starcie niemały koszt, dlatego też ukłon w stronę kopalni za właśnie taką chęć i taką inicjatywę. I jak ta koncepcja będzie wykonana, no to już będziemy naprawdę daleko, daleko do przodu przed kolejnym krokiem, którym będzie wykonanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej. Mówiąc szczerze, uważam, że minimum na wykonanie wszelkich dokumentów i uzyskanie pozwoleń to jest około 3-4 lat. Następnie w zależności od możliwości finansowania realizacja tej inwestycji będzie, myślę, podzielona na kilka etapów i będzie trwała od 2-3 lat. Także finalnie od 5-10 lat jest szansa przy pozytywnych, że tak powiem, aspektach od strony finansowania, od strony projektowania, od strony rozpoczęcia tego zadania tak naprawdę, aby to zadanie zostało zrealizowane. Trudno przecenić ten wielki plan i to wielkie dzieło. Tutaj zdecydowanie przede wszystkim skorzystają mieszkańcy, jeżeli uda się miasto uwolnić od ruchu ciężarówkowego. Kopalnie z całą pewnością skorzystają również, dlatego że będą mieli bezkolizyjny wyjazd, dojazd do kopalni dużo lepszymi drogami przystosowanymi do tego. No i tutaj też należy dostrzec, że spełnią taką też również rolę prospołeczną. Jeżeli dołączą się do tego dzieła, to będzie taka naprawdę duża odpowiedzialność ich biznesu w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców Piławy Górnej.